Na zawsze i na wieczność jest to powieść skierowana do nieco młodszego czytelnika, bo na ogół piszę książki dla czytelników 30+. Na zawsze i na wieczność jest to powieść o młodych ludziach, 20-parolatkach, którzy znają się od dziecka, są przyjaciółmi, w pewnym momencie rodzi się coś więcej i oczywiście miało to być na zawsze i na wieczność, a nic z tego nie wyszło. Jest to historia o głównie o tym, jak ważne w naszym życiu są marzenia, to znaczy jak często dążymy do ich realizacji, co w sumie jest logiczne i bardzo ważne, aczkolwiek w pewnym momencie często uświadamiamy sobie, że marzenia trzeba realizować, ale nie ponad wszelką cenę. I o tym jest właśnie ta książka, o straconych marzeniach, o tych, które się udało zrealizować i o tych, których nigdy nie uda się zrealizować. To jest książka o bólu, o rozczarowaniu, ale także o nadziei. I ma takie piękne przesłanie, że czasami powinniśmy spojrzeć na życie przez kolorowe szkiełko, żeby docenić to, co mamy, że te nasze szczęście to są tak naprawdę te małe, drobne rzeczy, które są tak naprawdę w naszym codziennym życiu i których w natłoku wydarzeń często nie dostrzegamy.